ostrzyniki do miodu mogą posiadać dwa rodzaje dna. Dno płaskie lub dno stożkowe. Prostszym rozwiązaniem jest dno płaskie. Po zlaniu sklarowanego miodu z odstojnika pozostaje tylko wierzchnia warstwa miodu z zanieczyszczeniami. Żeby usunąć ją z odstojnika o płaskim dnie, musimy zbiornik przychylić i poczekać, aż spłynie. Względnie możemy odstojnik obrócić do góry nogami i resztki wylać. Bardziej korzystnym rozwiązaniem jest zastosowanie dna stożkowego. Tutaj miód spływa z odstojnika, natomiast wierzchnią warstwę z zanieczyszczeniami spuszczamy na końcu do oddzielnego naczynia. Jeżeli miód, który ma być klarowany, nie jest dokładnie przefiltrowany, wlewamy go do odstojnika, korzystając z sita. Sito nakładamy na odstojnik i dopiero wlewamy do niego miód.